Dzień dobry. Nie wiem, co zostało w ogóle z mojej twarzy rano nałożonej, a jest już po 18, właśnie wróciłam z pracy. I tak sobie po prostu pomyślałam po drodze, jadąc z pracy, że się do Was odezwę, żeby nie było, że wrzuciłam jeden film, że wracam i znowu jest cisza. Ale jeszcze miałam trochę dużo do ponadrabiania w tym tygodniu i wieczorami po prostu nie miałam siły ani czasu, żeby usiąść i nagrać dla Was taki porządny film z kamerą. Przyznam się w ogóle, że kamera, ta duża Canon, duży mój aparat i lampy i statywy i wszystko, tak jak spakowałam w czerwcu, żeby się przeprowadzić, tak nadal są spakowane. Ten mały aparat jest jedna rzecz, która została wyciągnięta, więc muszę w ogóle sobie jeszcze urządzić kącik do nagrywania. I mam nadzieję, że mi się uda tak zrobić, żeby i lampy, i statyw do dużego aparatu stały cały czas w tym samym miejscu i żebym nie musiała tego chować i żeby to sobie po prostu tam stało, że jak będę miała pół godziny na nagrywanie, to mogę usiąść i przez te pół godziny nagrywać, a nie 20 minut z tych pół godziny spędzić na ustawianie wszystkiego. Sorry, czkawki dostałam. Także jak się uda, to taki kącik sobie zrobię i to wtedy też będzie dla mnie duża pomoc, bo będę mogła, tak jak właśnie powiedziałam, częściej nagrywać, jak będę miała po prostu głupie 10-15 minut wolnego. Mogę usiąść i do Was pogadać o czymkolwiek tylko będę chciała, a nie martwić się, że muszę wszystko przygotować. To tyle. I tak sobie po prostu chciałam się do Was odezwać dzisiaj, bo mi się trochę stęskniło za gadaniem do kamery. Ręka mnie boli już. Masakra. Co jeszcze chciałam powiedzieć, to w końcu się skusiłam i kupiłam sobie lampę do UV, do hybryd. I sobie zaczęłam robić hybrydki, ale jeszcze takie oszukane. Ja w ogóle się opierałam przed kupieniem lamp do hybryd, dlatego że na moich paznokciach dobre lakiery, czy jak Rimmel, Ciate, Essie, Nails Ink, przy dobrej bazie i przy Cerevit jako top coat u mnie się trzymają po 7 do 10 dni. I potem już mam takie odrosty, że i tak muszę robić na nowo, dlatego nie widziałam wcześniej sensu robienia sobie hybryd. Natomiast ostatnio coraz częściej gram na pianinie. No i wkurzało mnie to, że co sobie zrobię paznokcie, to na basie mi wszystko odpada i się łamią. Więc postanowiłam właśnie zacząć inwestować w hybrydki, ale kupiłam lampę tylko wyłącznie dlatego, że poczytałam, że dużo ludzi, muszę zmienić rękę, bo mnie boli, dużo ludzi właśnie używa bazę i top coat hybrydowy, a pomiędzy nie kładzie zwykły, najzwyklejszy lakier. I ja właśnie tak zrobiłam i powiem Wam, że wygląda to spoko. Drugą rękę schrzaniłam, no ale to dlatego, że dotknęłam za wcześnie i mi się nie chciało poprawiać. Ale działa, więc dam Wam jeszcze znać za jakiś czas dokładnie, jakiej marki używam, bo nie mam Semilaka z Polski, tylko sobie zamawiam tutaj, więc zrobię Wam pewnie oddzielny film na ten temat. Dobra, dosyć tego gadania. Padam po prostu z nóg po dzisiejszym dniu pracy. A jeszcze się muszę spakować. O, to jeszcze chciałam powiedzieć, że muszę się dzisiaj spakować i jedziemy na weekend do Niemiec na wesele do naszych znajomych, także przez weekend może być ciężki kontakt ze mną, jeśli chodzi o Facebooka. Na Instagramie postaram się coś wrzucić. Nie będziemy kręcić vloga, w sensie ja nie będę kręcić vloga z tego weekendu, bo on będzie zbyt zabiegany i po prostu nie będzie czasu. A też poza państwem młodym i Jenny i jej mężem nikogo więcej tam nie znam, więc też nie chcę biegać z kamerą i po prostu pchać ludziom obiektyw w twarz, bo mogą sobie tego nie życzyć. Więc nie będzie vlogów z tego weekendu. No i to jest też powód, dla którego się teraz do Was odzywam, żeby nie było, że jest cisza. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Chyba odpisałam już na Wasze wszystkie wiadomości i komentarze z tych 3 miesięcy. Chyba. Czy muszę sprawdzić? Teraz idę się ogarnąć i pogadam do Was później. Jo, pora na małą regenerację. Się odświeżyłam już trochę. I w ogóle sezon na puszyste onesie uważam za otwarty. Dzisiaj baranek, husky w praniu i w ogóle muszę sobie kupić więcej.
bo uwielbiam łązaki na długie jesienne i zimowe wieczory. I właśnie trochę ogarniam twarz, bo powiem wam, że coś mi się ostatnio stało i robię sobie maseczkę kojącą, podrażnienia, bo już miałam taką czerwoną mordkę, że po prostu rano spojrzałam w lustro i mówię, coś jest nie halo, ale nie wiem, co jej się stało. I tak sobie teraz na chwilę usiadłam, złapać oddech, zadzwonię do siorki, bo z siorką nie gadałam i musimy sobie poplotkować chwilę, więc będę dzwonić do siorki. I to na razie tyle. Dalej planami na dzisiaj nie wybiegam, oprócz tego, że muszę się spakować, a mi się nie chce. Jo, robię ostatnie wejście i zaraz muszę szybko zedytować tego vlogasa i zapuścić, żeby się... Co robił? Uploadował na YouTube'a, żebyście dzisiaj wieczorem jeszcze, albo ogólnie, żebyście na weekend mieli do oglądania. Na razie nic nie idzie zgodnie z planem. Z tym wyjazdem. Ja już jestem gotowa, spakowana. Jedyne, co jeszcze właśnie muszę zrobić, to wrzucić tego vloga. Za półtorej godziny wyjeżdżamy, a niedźwiedź nawet nie jest jeszcze w połowie drogi do domu w ogóle. Nawet nie zaczął jechać do domu, więc jest fajnie. Więc jak dojedziemy dzisiaj na czas, to będzie ekstra. I w ogóle jakiś taki dzisiaj jest dziwny dzień, paskudny. No. A jak wrócę w przyszłym tygodniu, muszę usiąść na spokojnie, zrobić listę filmów, które muszę nagrać. Bo to jest jeszcze właśnie coś, czego nie zrobiłam, bo odpowiadałam na wiadomości, komentarze, staram się być gdzieś tam regularnie właśnie w internetach. Ale jeszcze w ogóle planowanie filmów i w ogóle myślenie, co nagrać, usiąść przed kamerą i w ogóle... To jest jakiś kosmos w tej chwili dla mojego mózgu. Ja się tak odzwyczaiłam, że po prostu kompletnie zero w ogóle. Nawet nie wiem, gdzie jest mój notes, w którym zapisuję wszystkie pomysły i plany i wszystko, więc muszę go znaleźć. Urządzić kącik też. To jest plan na przyszły tydzień. Podejrzewam, że w przyszłym tygodniu też jeszcze będą vlogi z ręki. Może wam wezmę was w sensie. W ogóle widzicie, w ogóle dzisiaj jest taki dzień, że nawet mówić nie mogę. Masakra! Coś chciałam powiedzieć, że może po prostu będę wam na bieżąco pokazywać walkę i próbę urządzenia sobie stałego kącika do nagrywania. I takie będą może po prostu dwa czy trzy vlogasy pogadanki marudzenia z ręki w przyszłym tygodniu i próby wymyślenia filmów i ogarnięcia głowy YouTube'owej i w ogóle Sunshine Naska musi się ogarnąć, to jest chyba hasło miesiąca. No. I to tyle. Chyba więcej nie będę marudzić, bo naprawdę dzisiaj jest taki dzień, że jak zresztą słyszycie i widzicie, wypowiedzenie prostego zdania jest problemem. Friday feeling po prostu, kurde. Także biorę się za edycję. Uciekamy do Niemiec. Coś tam na Instagramie wrzucę w międzyczasie i Facebooku. I widzimy się w poniedziałek, jak się do was odezwę. Pa!